Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Life is Strange. Tak, to już widzieliśmy ostatnio, jednak nie mogę przyspieszyć, więc w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, by taki sielankowy początek sobie jednak znowu obejrzeć. O, zobaczcie, jakaś szara wiewiórka przebiegła. O, tam siedzi. Śmieszne są te szare wywiórki amerykańskie, takie łyse, brzydkie. Rachel, a dobra, Amber. To już też. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Tu najpierw porozmawiamy sobie z tą. Hi, Miss Grant. Panią. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? No pewnie, zróbmy coś dla świata i podpiszmy. Sure, I tylko o co chodzi? What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Pełna zgoda. Dokładnie. That's crazy. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. No, to it's paranoia normalnie. And it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Raz i drugi jakoś tak zaciągnęła normalnie po kowbojsku. Blackwell jest też tak stara, no właśnie. That's incredible. Nie wygląda. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Tak swoją drogą, pewnie, że podpiszemy. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. A tak swoją drogą się zastanawiam, czy coś będzie związanego z historią tego miasta później w grze. Zobaczmy. Coś sobie tutaj leżą. Nie wiem, czy to jest miejsce, w którym jakoś specjalnie chciałabym sobie poleżeć, bo tak raczej brudno ten trawnik wygląda, ale dobra. The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Dobra, co to jest ten Vortex? What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in, and it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Nie sądzę. I don't think so. I'm not Miss Party. W moim stylu to też by nie było. Because you haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Dobra, nie chcę mi się już z nim gadać. Let's talk later, Hayden. Ale. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. Tak, fajnie, fajnie. Tak swoją drogą nigdy nie byłam w stylu takiej jakiejś imprezowiczki, więc nie sądzę, żeby Max też chciała się w takim gronie nadawać. Dobra, tu już widzę kogoś ciekawszego. Jasne. Uwielbiam drony. Znaczy, te różne takie rzeczy. This is neither. Do you know what a drone really is? Nie bardzo, ale z chęcią się dowiem. Nie. You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please. No wiesz co? A zaraz cofniemy czas i. Dobra, co teraz powiesz? Hi, Brooke. Let me guess. Dobra, a ciekawe, czy mogę. I'd love to. This is neither. Do you know what a drone really is?
Kurde. Myślałam, że po prostu jak cofnę czas, to da nam polatać tym dronem i... O, zaraz, zaraz. Mam jeszcze jeden pomysł na to. Dobra. Z nim już sobie pogadałam. Zajrzyjmy jej może do torby. What a complicated name for such a tiny drone. Myślę, że to nam pomoże, bo właśnie tym dronem ja się uparłam. Ja nim polecę. Let me guess. Aha. That looks like a high fly drone. Szpanujemy wiedzą. B400 EVO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Tak, ja here. Osobiście może nie latam za najnowszą technologią, tymi smartfonami, nie wiadomo czym jeszcze, ale takie rzeczy właśnie jakbym mogła od kogoś pożyczyć się, pobawić na chwilę, uważam, że są fajne. I chyba nie tylko ja, ale dobra, nie będziemy sobie oglądać może tego otoczenia, mimo że wygląda fajnie. Szkoda, że ja nie mogę tym kierować, ale dobra, tam nie będę wchodzić na tematy polityczne, bo w końcu jesteśmy w liceum i możemy, nie wiem, się rozerwać. Jakaś wiadomość od kogoś, zaraz, jak to było? Ale spamują do nas i po co? No okej. Już nic. Zaraz. A to mi się nie zmieni? Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Tak, a w międzyczasie jeszcze chciałabym... Mogę coś zrobić z fontanną? Aha, tylko posiedzieć. No, ładna animacja. Dobra. This day has been so insane. Everything is happening too fast. Tak, gołąb strający na pomnik. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Tak, swoją drogą. Przepraszam, że trochę klimat rozwalam tego. So there has to be a reason. And I have to find out why. Tak, takie trochę melancholijne, jakieś nostalgiczne przemyślenia, a ja tutaj, kurczę, wylatuję z jakimiś pomnikami i gołębiami. A mogę sobie spojrzeć, kto to jest. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Dobra, a co my wiemy o Stelli? Stella always looks so serious and dedicated. No to może pogadajmy z nią. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ona jest jakaś dziwna. Nie wiem. I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Nie wiem, czy miałabyś szansę, ale dobra, nie będę chamska. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Ploteczki, ploteczki. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Ciekawe jakie. Z chęcią bym posłuchała, ale... nie możemy z panterkową blondyną pogadać, niestety. Co to za wystawa jest? Mr. Jefferson has such a gift for different styles. A kto to leży sobie? Dobra, nie przeszkadzajmy. Niech sobie dziewczyna leży w najlepsze. A ten, co robi, patrzę, coś ze zdjęciami. To może być ciekawe, w naszym stylu, takie dosyć. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in here. No to najpierw popatrzmy. I think his name is Evan. He always looks so intense. No i zobaczmy, co nam powie takiego. Pewnie się nie zgodzi. Let's see if you're worthy of it, Max.
You have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Nie wiem, strzelam, że jakiś może nie, Smith to popularne nazwisko. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images, but you should know the difference. Good try. Wrong answer. Dobra, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby troszeczkę czas cofnąć i spróbować raz jeszcze. Hey, Evan. Let's see if you're worthy of it, Max. No to może drugi jakiś taki brzmiący McCurry? Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Ale on jest chamski. A zjadłabym takie dobre curry, ale to tam szczególik. Hey, Evan. Dobra. Ja zobaczę te twoje portfolio. Nie ma co, kapa. Robert Capybara, może jeszcze co? I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. Not suffer. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Mam nadzieję, że jego zdjęcia są beznadziejne, bo wkurza mnie Evan's za bardzo. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Of course you're honored, as I am. And I hope you don't judge my work too harsh. Zobaczmy sobie. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Nie wiem, mnie nie zachwyciły, ale może Max widzi coś więcej niż ja. I tak sobie patrzę, czy jest tu ktoś jeszcze ciekawy taki do pogadania. Tu widzą, ktoś rysuje. Jako, że ja sama lubię rysować i to bardzo, no to z Danielem też z chęcią zaraz pogadam. Tylko zerknę, któż to jest. Aha, dobra, zawsze rysuje. No to pogadajmy z nim. Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? Nie wygląda za fajnie. My sketches on Facebook, though. I ja wcale nie oceniam ludzi po wyglądzie, ale chyba podziękuję, no właśnie. Not that I don't want you to. Never mind. I guess you would be too ashamed. Now I have to get back to my drawing. No to powodzenia życzę. Jestem ciekawa, jak ta interakcja wpłynie później. O, graffiti, graffiti, spójrzmy, co to jest. A no, bardzo. A ten co? That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Zobaczmy, co on powie. Hello? Max, I don't feel like talking. Aha. Może coś jednak. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty. Czyli jednak potrzebuje się wygadać, ale babeczką nie poczęstuje. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. No dobra. Babeczka i cola. Nie za fajne śniadanie. Dobra. Chodźmy tutaj. Może czeka nas tam coś ciekawszego wreszcie. Come on, Logan, bring it, bro. Pewnie będzie tutaj mnóstwo przeszukiwania pokoju. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że będziemy przeszukiwać swój pokój. Bo jakoś niekomfortowo się czuję nawet w grach, jeśli mam taką osobą jak ona grzebać w czyichś rzeczach, bo ona jest raczej taka neutralna, Max w sensie, prawda? Hi, Max. Może coś. How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chiclet. Good point. Now if you'll excuse me. Okay. Czyli Max chyba ogólnie nie jest zbyt lubiana. No i pewnie z przejściem do dormitorium będzie trudno. Victoria, świetnie po prostu. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell.
What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Jezu, ale ja nie lubię takich zdzierowatych osób. One mnie... Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Jestem innego zdania. Oh, wait. Hold that pose. Świetnie. Ale dobra. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now. Why don't you go fuck yourself? Juno, uspokój się. Reaguj jak Max, a nie jakbyś ty zareagowała. Dobra. Widzicie straszacze? Ja widzę. Tak, tu jest jakieś wiaderko. No to my troszeczkę może coś podziałamy. Tylko jakby to... On wchodzi sobie z tym. Czy ja mogę na niego jakoś wpłynąć? Albo cokolwiek zrobić? Nie wiem, tutaj... Tu specjalnie niczego nie mogę... O, mogę na to spojrzeć. This main sprinkler valve looks easy enough to use. I jeśli... This main sprinkler valve looks easy enough to use. Dobra, to już mówiłaś. Ale co z tym wiaderkiem? Ale to co, powinnam była pewnie najpierw z wiaderkiem coś zrobić. Aha, dobra, to jeszcze go odwalmy dalej gdzieś teraz. O tak, psujemy wiaderko. No, jakie to jest małe i wredne, zobaczcie. A taka cicha, niepozorna dziewczynka z niej, prawda? Obserwujmy w ciszy i po prostu cieszmy się cudownym efektem, bo zakładam, że... Będzie ciekawie. Ale on, no dłużej chyba po tym już wchodzić to się nie da, co? Dobra. Haha. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Dobra. Muszą być bliżej. Okej. Z wiaderkiem. A paint bucket next to Victoria. I see a plan. Dobra, rozumiem, że z wiaderkiem już trochę podziałałam. Teraz przełączymy zraszacze, tak żeby je stamtąd przegonić. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Dobra, idzie pan z wiaderkiem. To wyjdzie nawet lepiej niż się spodziewałam. Tak, mówiłam, że już troszeczkę w to grałam, ale zdążyłam co nieco zapomnieć. I efekt jest wyśmienity. You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Get the hell away from me, weirdo. O tak, moja sucza część osobowości jest w siódmym niebie. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Ale jako że Max jest no zupełnie innym typem osobowości niż ja, no to jednak spróbuję, zobaczmy co z nią jest. There's Kate, looking sadder than usual. Spróbuję po prostu nie być sobą w tej grze. Hey, Max. No właśnie. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Nie. Is there anything... Spoko, pewnie nie. Max, I'd like to be alone. Dobra. No właśnie, tak się domyślałam. I'm sorry. Nie wiem, mam wrażenie, że może nie wchodzę tak za bardzo z ludźmi w kontakt, a jednak tak na logikę, no nie wiem, mam jakieś takie wyczucie co do ludzi. No i co? Teraz już pewnie będziesz rozmawiać inaczej, Victoria. Hey, Victoria. What do you want, Max?
Dobra, nie będziemy wredni. Ja bym była, ale Max nie. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. Był fajny. It was. No właśnie. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. No i dobrze, trzeba z ludźmi dobrze gadać. I hope the sluts get me a towel before they hang a sign on me. No Max, coś odpowie, czy co? You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck yourself. Jezu, ale to jest... That was mean, but... Nie, nie sądzę. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Takie blokowanie i wszystko, to... Au revoir. Dzieci nada, jak dla mnie. Ale jeśli Max woli udawać, że ją to śmieszy, to Victoria dobra, jej problem. Okej, no jakoś udało się nam z nią rozmówić. No i... Ciekawe, co ona o tym powie. Room 217? No way in hell am I ever going in here. No, ciekawe napisy tutaj. No, tak, biegnijcie do swojej królowej. Co to powie? Dane is still a cheerleader at heart. No tu. Jakaś Juliet. Juliet, extreme reporter. Ciekawe, gdzie jest nasz pokój. Pewnie gdzieś jakiś na uboczu u prysznicy. A może zajrzę? Ktoś zostawił mydełko. Taka jednorazóweczka może nam się przydać. Nie sądzisz, Max? Nie. Idziemy do swojego pokoju. A zaraz. Dobra, wyjaśni nam. How sad. I didn't write anything. Nie, myślałam, że może można coś napisać czy coś, ale dobra, jak nie, to nie. Misiu. No i jesteśmy. Home sweet właśnie. Home. My favorite cocoon. Jesteśmy w swoim królestwie. Co, mogę poprzeglądać jej rzeczy? Coś o nich posłuchać? It's not exactly pretty and pink, yeah. But no shits are given. I like my wardrobe. Ciasteczka też, co? I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And osobiście wolę czekoladę, a nie jakieś. She sure knows how to make a sad birthday happy. Pewnie twardy jak kamień. Nie wiadomo, kiedy Max miał w końcu urodziny, nie? I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Nie chcę mi się w sumie tego wszystkiego wysłuchiwać. A jakieś plakaty, gitara. O, możemy zagrać. To już jest ciekawsze. Chociaż też nie sądzę, żeby była jakimś wielkim wirtuozem, ale... Dobra, jestem za bardzo czepialska. Brzmi to jak brzmi, dobra. Nie chce mi się grać. W sensie nie chce mi się grać, Max, na gitarze, a nie, że nie chce mi się grać. Książka, a nie, myślałam, że może coś będzie mogła przeczytać, coś stwierdzić. Dobra, nie. Po co czytać swój jakiś tam album, portfolio, czy co to? Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic no, eye. Fajnie. He could truly freeze time. Takie tam komentarze fachowe, które specjalnie mnie... Jakoś, nie wiem, nie obchodzą. O, bardzo za to podobają mi się te lampiony. Przyjemnie wyglądają. Tak. Może nie jakoś oryginalnie, ale. Fajna stronka, nie ma co. It's nice to feel like I already made a real friend here. Dobra. I co, mamy coś jeszcze do zrobienia tutaj? Looks like Dana left me a little post-it note. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Dobra, to idziemy szukać pokój Dany. Tylko gdzie on jest? A patrzę, gra nam się zapisała. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Więc jeszcze jakaś kłótnia nam w ucho wpadła, ale na razie i tak już kończymy, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim.